Witam serdecznie. Nauczanie zdalne wymusiło na nauczycielach obsługę wielu aplikacji, programów, stron internetowych, podręczników elektronicznych i posługują się nimi podczas zajęć. Zastanawiam się od jakiegoś czasu, czy jest to wystarczające, czy taka nauka jest efektywna. I czy czasem nie gubimy ucznia w gąszczu tych aplikacji? W edukacji wczesnoszkolnej pracujemy metodami czynnościowymi podczas zajęć stacjonarnych. Każdy z nas o tym pamięta. Mamy w szkole wiele pomocy dydaktycznych, liczmanów i innych ciekawych właśnie pomocy, które pozwalają uczniowi być na zajęciach aktywnym. Co zrobić, żeby w nauczaniu zdalnym uczeń również mógł być aktywny? Żeby nie tylko nauczyciel był aktywny podczas prezentowania działania różnych programów, ale żeby uczeń też miał możliwość działania. Będę chciała to dzisiaj pokazać. Wykorzystam do tego jedną z platform edukacyjnych, ale też będę chciała powiedzieć o tym, jak wykorzystać to, co dzieci mają w domu, do takiego nauczania czynnościowego. Zaprezentuję tutaj platformę Math Learning Center, która jest wykorzystywana głównie do edukacji matematycznej, ale tutaj wybiorę jedną z nich, liczba ramek, którą można wykorzystać również do edukacji polonistycznej. I tak proszę zobaczyć, mamy tu różnego rodzaju ramki i możemy wykorzystać je do przeliczania różnych liczmanów, do tego, aby dzieci mogły dodawać, odejmować różne elementy, które tutaj zobaczymy na ekranie, ale też możemy zastosować dopełnianie do dziesiątki, co jest bardzo ważnym elementem. I tak weźmiemy sobie tutaj na przykład 5 czerwonych kółek, dajmy jeszcze jedno szóste i teraz uczeń ma dopełnić. Wiadomo, że będziemy tutaj na ekranie dopełniać, ale chodzi też o to, żeby uczeń był aktywny, a dopiero my później uzupełniamy. Możemy zapisywać tutaj działania, żeby dzieci sprawdziły, żeby potem ewentualnie też to zapisały. Te działania są wszystkie do edycji, możemy powiększać, możemy tutaj to zapisywać. To jest jeden z takich przykładów prostych. Dalej możemy już pójść na większe liczby, dopełnianie do 20, czyli po prostu na przykład dodawanie lub odejmowanie. I tutaj weźmy na przykład 7 elementów i chcemy dodać do tego 4 i oczywiście będziemy dopełniać do pełnej dziesiątki, możemy potem znowu to zapisać, ale też właśnie ważne jest to, aby dzieci mogły działać również równo z nami. To jest drugi przykład. Trzeci sposób to tabliczka mnożenia. Wybieram sobie tutaj jakiś obszar. Tu już mi się od razu zaznacza, że to jest 6 razy 5, to jest 30. I znowu sobie mogę wykorzystać tutaj, może jakieś tam biedronki weźmiemy. I tych biedronek sobie układam tyle, ile mi się tam zmieści, żeby zapełnić całość. I udało mi się zapełnić, możemy przeliczać. Znów ja jestem aktywna, natomiast znów będę chciała pokazać, co zrobić, żeby dziecko mogło pracować równocześnie z nami. To był kolejny element edukacji matematycznej.
Tutaj ten kwadrat mogę też wykorzystać jako kwadrat magiczny i ustawić tutaj taką kratkę, gdzie będziemy tworzyć dla uczniów taki kwadrat. I na przykład jeszcze damy tutaj tego pingwina, tu i jeszcze może jeden element, niech będzie niebieski motylek, a niech będzie tutaj. No i teraz uczniowie zapełniają taki kwadrat. Jeśli mają takie ilustracje lub jeśli mogą wykonać to w zeszycie, to też byłoby dobrze, albo jeżeli mają w ćwiczeniu coś podobnego, to można to wykorzystać. To tyle, jeśli chodzi o edukację matematyczną tu w tej konkretnej aplikacji z ramkami, ale możemy też wykorzystać te ramki do edukacji polonistycznej. Mamy już niebieskie kwadraty i jeszcze potrzebuję czerwone. No i teraz, jeżeli ja napiszę sobie jakiś wyraz, powiedzmy zegar, to ja mogę przygotować po prostu model wyrazu i do tego modelu właśnie nam są potrzebne te kwadraty. No i mamy świetne nakrywki i uczniowie sprawdzają, mogą zapisać to w ćwiczeniu, pokolorować i mają gotowe zadanie. Jak widać, jest to przydatna aplikacja, możemy tutaj wiele rzeczy pokazać, ale ponieważ dzieci mają uczyć się czynnościowo, to pokażę za chwilkę, jak mogą dzieci przygotować własne pomoce. I wykorzystałam do tego dodatkową kamerkę po to, żeby można było zobaczyć to u mnie na biurku, jak to wykorzystuję. Podpowiadam, że warto, żeby dzieci też miały możliwość zobaczenia tego, co my robimy czasami na naszym biurku, nie tylko naszą twarz, ale właśnie ręce, które coś wykonują, manipulują, przygotowują jakieś zadanie. Do ćwiczeń manipulacyjnych z matematyki potrzebować będziemy dwa takie pudełka po jajkach. Obcięte są te wierzchnie części i koreczki w różnych kolorach. W tej chwili potrzebujemy dwa kolory i jako pierwsze to będzie jedno pudełko z 10 otworami, czyli przeliczanie w zakresie 10. Tak jak pokazywałam na aplikacji, mamy 6 koreczków i teraz dla dziecka będzie dużym ułatwieniem, jeśli będzie musiało dopełnić do 10, bo tutaj ma 10 otworów, czyli zauważy szybko, że brakują 4. Takich ćwiczeń manipulacyjnych można przeprowadzić z dziećmi wiele. Niektóre dzieci będą potrzebowały tego więcej, inne mniej. Kolejnym etapem będzie dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. Jeżeli będziemy chcieli, żeby to było dodawanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego, to znów nam tutaj będzie o wiele łatwiej, bo jeżeli weźmiemy 7 i chcemy dodać 4, no to bardzo łatwo tutaj widać, że musi to być najpierw 3, a później jeszcze 1 z nowego pudełka, czyli 10 i 1 to jest razem 11. Podobnie możemy odejmować, jeśli chcemy odjąć 4, no to najpierw odejmiemy 1, a później te 3 czerwone i zostanie nam 7. Takie ćwiczenia też są dzieciom potrzebne, zarówno w pierwszej klasie, jak i w drugiej. Następne zadanie z wykorzystaniem takich pudełek to jest tabliczka mnożenia i tutaj wykorzystałam duże pudełko, w którym mogę układać tak jak na tych kratkach w aplikacji i mamy 4 razy po 3, 12, możemy tutaj więcej, możemy mniej i w ten sposób dziecko może, układając, uczyć się tej
tabliczki mnożenia. Jeszcze jeden rodzaj pudełka, właściwie takie samo jak przed chwilą, ale obcięte, żeby miało format 4x4. Tutaj możemy z kolei zrobić z tego kwadrat magiczny. Cztery kolory koreczków i jeśli ułożymy dzieciom taki wzór, będą widziały go również na ekranie, to będą mogły później same układać brakujące elementy, tak aby żaden kolor nie powtórzył się pionowo i poziomo, i będzie to dla nich świetna zabawa, ale też kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, orientacji przestrzennej i na pewno chętnie takie zadanie wykonają. To tyle, jeśli chodzi o edukację matematyczną, i pokazywałam jeszcze zadanie z edukacji polonistycznej, a mianowicie układanie nakrywek. I tutaj przygotowałam takie kartoniki z literkami, które często są albo w wyprawce dzieci, albo gdzieś tam w ćwiczeniu na końcu, więc wtedy można to wykorzystać. No jeżeli nie ma, to już trochę trudniej, no trzeba by było to przygotować, ale można też układać same kartoniki do danego wyrazu. To też jest na pewno przydatne. Takie kartoniki mogą rodzice pomóc wyciąć uczniom i będzie to pomocne do tego, aby dziecko mogło dobrze zrozumieć właśnie pojęcie samogłoski, spółgłoski. Można też układać sylaby i na pewno dziecko będzie tutaj aktywne i o wiele lepiej zapamięta wszystkie umiejętności. Ja dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki z tej serii.